Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o yy, właśnie o świętości w kontekście odrzucenia łaski. Ktoś może powiedzieć, co to ma jedno z drugim wspólnego. No myślę, że dużo ma wspólnego. Mianowicie ta Boża świętość to Boże oddanie sobie, Boża zgodność z własnym charakterem i Boża konsekwencja w tym, by nie przyjmować i nie mieć społeczności. Z nikim, kto właśnie nie harmonizuje się z tym jego charakterem, sprawia, że istnieje piekło. Piekło, o którym dzisiaj się bardzo często właśnie mówi z taką pogardą, z lekceważeniem. Myślę sobie, że cała pogarda i lekceważenie, jeśli chodzi o mówienie o piekle, bierze się stawiania właśnie w centrum życia zbawienia człowieka. To człowiek jest największym dobrem Boga. Takie różne dziwne rzeczy słyszymy. Podczas gdy tak naprawdę to Bóg jest największym dobrem człowieka. To my żyjemy dla Boga, a nie Bóg żyje dla nas. To, że Bóg okazuje nam łaskę, to jest wyjątkowe i szczególne i kompletnie niezasłużone. Ale po co? Po to, żebyś ty się zwrócił do Boga i żebyś to ty znalazł siebie w oddawaniu właśnie y, życia Chrystusowi i żebyś w y, niezachwiany, niezawahany sposób żył dla niego. I chciałbym pokazać taki. Y, ważny, no jeden z kilku wersetów, bo tych wersetów jest bardzo dużo. Natomiast yy, chciałbym powiedzieć tak. Yy, łaska Boża, która nas wzywa do świętości, ta łaska Boża objawia się po to, byśmy właśnie na tą ścieżkę świętości weszli, ale jeśli nie wchodzimy, albo jeśli próbujemy w jakiś sposób wchodzić na tą ścieżkę posłuszeństwa Chrystusowi, a jednocześnie tak naprawdę lekceważyć Świętość, to się z tego, słuchajcie, nic dobrego nie wykluje. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, mówi tak: Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, nie ma dla nas jakiejś drugiej szansy, trzeciej szansy, czwartej szansy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Ja wiem, że to jest niepopularne dzisiaj, ale no, sam czytaj i sam wyciągaj wnioski. Kto ma rację w sprawach Bożych, czy autor listu do hebrajczyków, czy współcześni komentatorzy. Kto łamie prawo Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary, osądźcie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Innymi słowy, jeśli nawet w Starym Przymierzu odrzucanie tego przymierza, którego pośrednikiem był Mojżesz, spotykało się z Sądem Bożym, to zwróćcie uwagę, jaka jest logika tutaj w tym fragmencie. Logika jest taka, to o ileż sroższej kary dostąpi ten, kto lekceważy wezwanie Ewangelii, które dzisiaj kieruje się przez kogoś znacznie większego, przez Syna Bożego, samego Syna Bożego, który przyszedł, złożył swoje życie jako okup w nasze miejsce, abyś mógł być pojednany, abyś mógł być nawrócony, abyś mógł być uwolniony od piekła, od przekleństwa, od życia w grzechu, w słabości. To wszystko daje Chrystus. No ale jeśli to odrzucasz, to nie licz na, na nic dobrego. Znamy przecież tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, ja odpłacę. Oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Straszna to rzecz w ręce Boga żywego. To jest Nowy Testament, to nie jest jakiś stary testament, to nie jest coś, co możemy jakoś odrzucić. Oczywiście jak ktoś się uprze, to zawsze wszystko odrzuci. Natomiast chciałbym pokazać, że świętość Boża, świętość Boża oznacza Bożą konsekwencję. I ta Boża konsekwencja polega na bardzo jasnej zasadzie zbawienia. Kto ma Syna Bożego, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Tak mówi pierwszy list Jana. Yy, albo tak jak mówi sam Pan Jezus, żeby nie było, że Pan Jezus gdzieś może nie wiem, mówi coś innego. No nie mówi nic innego. Pod koniec trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Pan Jezus bardzo wyraźnie stwierdza, jaka jest zasada zbawienia. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha syna, nie ujrzy żywota, lecz co? Gniew Boży ciąży na Nim. Pan Jezus mówi: Gniew Boży ciąży na Tobie, jeśli nie słuchasz syna. A więc Boża świętość. Oznacza oddanie Bogu, Boże oddanie samego, samemu sobie. Jest sposób wyjścia, jest sposób pojednania, i ten sposób jest w Jego Synu. Nie lekceważ go, bo innej drogi nie ma. I nie licz na Boże zbawienie poza Chrystusem, bo Biblia nie daje żadnych wątpliwości, że poza Chrystusem, poza nawróceniem, poza Ewangelią, poza łaską, która tworzy świętość, jedyne na co możesz liczyć, to Boży gniew. Panie Boże, daj nam taką, taką, taką trzeźwość umysłu, Panie, żebyśmy nie myśleli w swojej głupocie, że, że, że musi być coś więcej. Dałeś swojego Syna. Niech to będzie dla nas wystarczające. O to Cię, Panie, proszę i każdego, kto teraz mnie słucha, Panie, proszę, Duchu Święty, przekonuj o tym, żeby nie szedł w, swojej, w swoim zacieczewieniu i głupocie na zatracenie, ale zwracał się do Syna, którego dałeś. Bądź, Panie, w tym uwielbiony. Z Bogiem. Do zobaczenia.